Hej, cześć, witajcie piraci w 27 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj żeśmy ostatnio skończyli zabijając Lorenza Prince'a, starucha, pryka, który handlował z właśnie tym templariuszem. Niestety handel nie został prawidłowo ubity, no i niestety wojna się zrobiła, a Edward powstrzymał to zło. Dobra, kierujemy się od razu do tej misji. Jeżeli coś napotkamy po drodze, to z miłą chęcią wykonamy to. O, Edward lubi takie misje. Dobra, tylko teraz jakoś trzeba dobrze wskoczyć, bo Edward się może jeszcze zabić tutaj. Dlatego bym mu nie darował, jakby się zabił od razu. Tutaj mamy jakichś nożowników, którzy mogą nam zawsze pomóc przy walce, ale szczerze nie są nam potrzebni, bo wystarczy, że sobie sami radzimy z problemami templariuszy, więc nie sądzę, żeby byli nam potrzebni aż tak bardzo. Tu mamy jakąś tawernę, chociaż nie wiem, nie tak, to już jest ta nasza przyjęta tawerna. Warto tam wbić. Zaraz zobaczymy w sumie, czy jest sens tutaj wchodzić. To są same gierki to. O, tam coś jeszcze jest. Tam jeszcze jest jakaś informacja. Tu możemy się napić, ale kasy mi się nie chce marnować. Mamy jakiegoś informatora. No suń się, facio. Blokuje mnie, no widzicie? Tu krzesło mnie blokuje. Możemy zawsze zdobyć jakieś tu informacje, ale szczerze to idziemy stąd. O, werbuj załogę. O, możemy tutaj zwerbować. O, a zapłacimy. A już mam full załogę. Szkoda. Nie, bo myślałem, że sobie mogę tak po prostu przyjąć jakiegoś nowego rekruta, ale no widać jednak nie można. Może mamy full 40. To jest naprawdę dużo. Powinniśmy mieć już ich o wiele więcej. Ale to zobaczymy w dalszym ciągu, jak będziemy rozgrywać. Cichutko, spokojnie. Nie ma rubić. Yeah. Pięknie. To musiałem zrobić. Naprawdę. Może jakieś kolejne upgrade dla Edwarda. Ale jednak można coś tam jeszcze zrobić. Tylko nie wiem co jeszcze dokładnie. O, strzałki usypiające. To wiecie co? Najlepiej jak już sobie wykupię. Albo zmarnuję, co mi tam. Mogę sobie zmarnować te kości. Aha. Super. Dobra, kupujemy zestawy mieczy, pistolety. Kurde, wszystko drogie. Trzeba sobie uzupełnić amunicję. Więc sobie uzupełniamy. Odzienia. O, ho, ho. Jakbym się chciał wydawać tyle na odzienia. Na te pierdoby nie mam zamiaru wydawać. Cukierek sobie zwrócimy. I to również. Dobra. Skóra ocelota. A mamy w sumie tu 3 skóry ocelota. Tylko jestem ciekaw na co w ogóle. Jeszcze patrzę na wytworzenia. Nie ulepszenia. Tylko wytworzenia. Skóra humbaka, no to ta skóra jest droga dosyć. Skórka jaguara, pewnie też droga. Żarłacza białego. O, rekin młot, kurde. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze mam tą skórę. Skóra huti. Na strzałki wyjca. Orki, pewnie drogie. Strzałka żarłacz byczy. Kapucynki. Czarny jaguar. No, drogie pewnie będą w cholerę. Trzeba tu więcej misji.
O, może sobie kupimy skórę jaguara i zrobimy sobie odzienie ze skór kotowatych. Zobaczymy w sumie, jakie ten facet ma tutaj towary łowieckie. Huti, iguana, wyjedz, ocelot, jelonek, dzik, krokodyl, kość rekina, młota. O! Czekaj, z kości rekina młota można zrobić te naboje do pistoletu. To się tutaj zastanowię. Skóra jaguara, kości żarłacza białego, żarłacz byczy. Kurde, trzeba się zastanowić, co tutaj dokładnie sobie dać jako upgrade. Bo wyjedz rudy, kurde, ale mnie to interesuje. Biały jaguar, 6 kafli. Dobra. To co sobie takiego ulepszyć? Wiem, że się tutaj będę trochę rozkminiał nad tym. Humbug za drogi. Jaguar. 4 kafle musiałbym wydać na to zwierzę. A miałbym wtedy więcej zdrowia. Kość rekina młota. No tu się zastanowię, bo bym sobie kupił rzeczywiście. Strzałki. Dobra, ja bym sobie kupił teraz ammo do pistola, czyli te kości rekina młota. Nie, 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 to nie to. Tak będę ciągle przełączał i przełączał. Czekaj, skóra kogo? Kość rekina młota. Dobra, czyli dwa razy kupujemy to. Jeszcze raz to. Gdzie jeszcze musi być skóra jaguara? O. Kupujemy skórę jaguara. Excellent. Dobra, teraz możemy sobie kilka upgrade'ów zrobić u Edwarda. Jest sakwa na amunicję pistoletową. Proszę. Okej, i jeszcze odzienie ze skór kotowatych. I pochodzimy sobie w tym odzieniu przez jeden odcinek. Zobaczycie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Też jest zakapturzony, widzicie? Jak to wygląda zarąbiście, nie! Panie, no teraz to wyglądasz naprawdę! No, 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 no. Tutaj ma takie podarcze. Nie, myślę, że to są jego już nogi od razu takie gołe. Ale nie, to jednak mało dzień jakieś, nie! No teraz wyglądasz, pro! Dobra. Wbijamy do naszej kaweczki. Przez jeden odcinek, może kilka, pochodzimy sobie w tym odzieniu. Jak mi się spodoba, to zostanę w nim. O, proszę, jak to wygląda. Dobra, wypływamy stąd. Tak, wypłyń w morze. Trochę wyglądamy jak taki dziki kot. Ale szczerze mówiąc, ja bym został w tym odzieniu. Nie, no mnie się podoba. Nie wiem jak wam, ale mnie naprawdę imponujące stworzenie. Co to mamy za tam polowanie? Chwileczkę, i w ogóle my dobrze żeśmy to zrobili? O kurde, aż to tam jest. A, Nassau, wracamy do Nassau. 10 kafli. Chwileczkę, najpierw sobie. O! Dobra, polujemy na humbaka. Mamy okazję teraz. No, czyli teraz humbaki, a nie rekiny. Bardzo dobrze, nawet lepiej. Dobra, polujemy. Dawać mi tutaj zaostrzony harpun. Dobra. Oh shit. Dobra, jest. O kurde, to będzie ciężkie. Yes! See that, lads? Watch it! The tail! Gotcha! Dobra. The beast is hurt! He's gotten free! O kurde. O kurde. Uważać teraz trzeba. Anyone hear that?
No nie, jeszcze deszczu zabrakło nam. Z tego wszystkiego. O kurwa. Okay. It's a slippery bastard. Dobra. O, rusza się. Kurde. Ah. Fuck. Success. That tail's coming. Ten ciul jest. Dobra. Ha! It's weakening. Yes. Nie pozbiera się kumbak z tego. Yes. Świetnie. Upolowane zwierzę. Cieszymy się z tego. Pierwszy humbug polowany przez Edwarda. Tak, bo wcześniej żeśmy polowali na rekiny. Łohoho, no to już jest gigant. Totalny gigant. I tak, tym sposobem uzyskaliśmy skórę humbaka. A możemy wytwarzać jakieś przedmiociki. Dobra, ale mamy teraz spadki FPS-ów przez te deszcze. Więc możemy jeszcze przyspieszyć. O ile nam się nie oberwie. Rzecz jasna. Tak, i znowu przez kilka odcinków spędzimy po prostu przy morzu. Tak, żeby po prostu śmy sobie popływali, nie wiem. Ale teraz źle pływamy, bo właśnie w tej chwili kierujemy się w stronę Kingston. Nie, odrzuć. Aha, i tak, i teraz nas tak dziwnie wykierowało. Dobra, idziemy, płyniemy sobie teraz w tą stronę, może coś tam znajdziemy, jakiś secret. Kurde, trzeba uważać. Teraz są takie, kurde, w ogóle są jakieś tornada, czy coś, jakieś trąby powietrzne. Nie wiem, cokolwiek. Teraz mamy taki problem, bo nie dość, że są spadki FPS-ów, to jeszcze taki mamy klimat w tej chwili, taki deszczowy typowo, ale błysło. Dobra, przyspieszymy, bo w ogóle jakoś dziwnie tak wolno płyniemy. O, może sobie tak teraz popływamy, żeby nam się FPS-y zwiększyły. O proszę, deszcz już mija. Czyli uciekamy od tego klimatu dość takiego nieprzyjemnego. No i teraz wpływamy na teren bardziej takich fregata. A mamy moździerz, to dobrze. No kurde, to jest cywil. Lepiej uważać, żebyśmy go, wiecie, nie zniszczyli. Będziemy mieli problem. Brygi to są, dobra. Dobra, ratujemy kogoś, chociaż nie wiem na co, bo mamy pełny skład rekrutów. A coś tam możemy zawsze jeszcze znaleźć. Dobra, trzeba uważać na te stateczki. Bierzemy sobie tę skrzynię. Tam mamy skrzyneczkę, którą bym sobie pozbierał. Zawsze będzie coś tam miała. Mamy mało hajsu. Aha, czyli Edward zdjął sobie tę pelerynkę, czy kaptur. No dobrze bardzo. Przynajmniej to jakoś wygląda, będzie. Przynajmniej to jakoś będzie wyglądać. Dobra. Mogłem jeszcze bliżej podpłynąć, ale tak wystarczy. No, przynajmniej teraz jakoś wygląda. Nie musi wyglądać jak już konkretnie asasyn, tylko może jeszcze wyglądać jako, nie wiem, jakiś dziki asasyn, pirat, żeby klimat się zmieniał u niego, bo tak to ciągle by wyglądał tak i tak. Na sał najwyżej zmienimy sobie kostium z powrotem na asasyna z skórzaną peleryną. Tu jest. Dobra. Trochę mamy tego złota. Dobra, z powrotem do kawki. Jesteśmy cały czas na terenie zastrzeżonym, tak? Czyli na strefie bardziej, ale to jest teren zastrzeżony. Dobra, czekają na nas piraci. Dziwne, że się zaczęli respić. Ale to nieważne nawet. To mniejsza z tym. Dobra, wspinaj się.
Dobra, dziękuję, dziękuję. I płyniemy. Teraz sobie może tam popłyniemy. Patrz, atakują się nawzajem. Tak, o kurde, co tam się dzieje? Bryg na fregatę, no to fregata ma przewagę nad tym, brygiem. Może lepiej nie wchodzić w ten konflikt. A nie, to są chyba nasi sojusznicy, tak, to możemy im pomóc, ale w ten sposób bardziej zaryzykujemy. No kurde. Lepiej im już nie wchodźmy w drogę. Nie, dajmy im spokój. Ale co to znaczy ta niebieska kropeczka? A, to jest jednak sojusznik. Tylko jak wejdziemy im w paradę, to oni nas już ubiją. Ale możemy zawsze im pomóc. Ryg. O kurde. Nie, już nie da rady pomóc. Lepiej się wycofajmy, zanim nami się zajmą. Dobra. No, zniszczyli już ten bryg. Dajmy już im spokój. I tak by nie przeżyli tego. Nie będziemy im wchodzić w drogę. Bo po co? Ktoś tam jeszcze jest, ale tam jeszcze to jest niedostępne, dlatego płyniemy jednak już w stronę Nassau. Tylko musimy uważać na fort. Cały czas są tereny zastrzeżone. Póki co nam jeszcze się nic nie stało takiego mocno tragicznego. Kurde, ale nie, jakbyśmy mieli z tymi statkami walczyć, to już byśmy padli. Z pewnością. O, tam mamy nasz fort. Czej, to jest fort Navassa, ale to... Chwileczkę. Myśmy go jeszcze nie przejęli? O kurde, to jest ten fort, ten... O nie, 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 nie. Trzeba go jakoś minąć. Miniemy go najlepiej w taki sposób. Lepiej im już nie wchodźmy w drogę. To jeszcze oni nas, wiecie... zniszczą. Najlepiej pójdźmy w stronę tego brzegu, to oni nas nie wykryją. Nie, nie dalibyśmy rady, to jest pewne. A zawsze możemy walczyć z tymi statkami. Ja bym zawalczył mimo wszystko, bo i tak zostaniemy wykryci. Nie mamy innego wyboru, trzeba będzie z nimi walczyć. A, szkunery, to wiecie co, damy sobie z nimi radę bez problemu. O, tu jeszcze mamy jeden szkuner. Dobra, abordaż. Panie i panowie, o, jeszcze deszczyk. Dobra, bierzemy się do roboty. Okej, dobra, jem. Dobrze, ładnie tutaj padają. Aha, tu jest jeszcze jeden statek, który możemy chyba zaatakować. Wiem, to było głupie i bez sensu. O, dobra. Udało się w sumie. No tam mamy dalej fort do zniszczenia. Nie wiem, czy damy radę. W tym problem właśnie. Może bym jednak chciał zniszczyć ten fort, tylko będzie ciężko. Napraw kawkę. Nie, tu trzeba... Ty, ale chyba kawka ma teraz więcej życia. Nie zauważyliście tego? Tak, ma teraz nieco więcej życia. Dobra, ja bym się wziął jeszcze za pozostałe statki. Kurde, musiałeś spróbować. Czekaj.
Trzeba te gówna zatrzymać. Dobra. Dobra, brasujemy, brasujemy. Kurde, ale żeśmy się teraz dali w bójkę. To tak porządną. Dobra. Mamy tu teraz. Łohoho. Kurde. Opanujcie się, panowie. Dobra, to przynajmniej oberwało. Teraz trzeba to abordować. Ryzykujemy. Ale przynajmniej jakoś się będzie to działo. To co? Fregata, kurde, mamy większy teraz problem. Dobra. Podpłyń szybciej. Dobra. Przejmujemy stateczek. Gorzej będzie z fregatą. Ja bym podbił ten port. Mówię wam. Tylko znowu będzie ryzyk, że przegramy to. Dobra, trafiliśmy. Znowu skrzydło. Aj. Kurde. Dajcie mi tu więcej widoku. O. Jep. Dobra. Jeszcze jedna osoba tutaj musi paść. A, no nie udało się. Dobra. Kurde, co ty z nimi robisz? No ja nie mogę. Po co ich miałeś zatruwać? No świetnie. No zapomniałem sobie ustawić na pistole. Widzicie? Dobra, 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 super, jestem tym zaszczycony. Naprawiamy kawkę. Kolejne zwycięstwo. Chociaż powiem wam szczerze, że ledwo żeśmy z tego wyszli. Ale jest to zwycięstwo w dalszym ciągu. Dobra, ja bym się zajął kolejnym statkiem. Nie wiem którym, szczerze mówiąc. Tamten niech sobie płynie. A to co? Szkuner, a to damy radę z nim. Użyjemy. Kurde, marnujemy tylko ammo. O kurde. O, idzie, idzie. Okej, dobra. Się udało. Jeszcze jeden statek. A, tamten, którego tak troszeczkę uszkodziliśmy. No zaraz go też zniszczymy. O, widzę, że tutaj już podchodzi do nas. Więc zaraz zginie, marnie. O, i widzicie? Dobra. Czas na abordaż. Okej, dobra. I kolejne statki do abordażu. Nie odpuścimy im tego, tak szczerze mówiąc. Dobra. No masz tego użyć. Czemu nie mogę tego użyć? Czekajcie. Coś się zgliczowało. A to tutaj. Dobra. Już myślałem. Dobra, beczka jest. No dobra, coś poszło. Dobra. Do wody, że się skoczył, super. Genialnie. Dobra, poszło. No, i po bandzie żeśmy ich zniszczyli.
Naprawiamy oczywiście tą kawkę, bo naprawa zawsze jest potrzebna. Ale powiem wam, będzie mnóstwo tych odcinków, mnóstwo bitew. Ja wam gwarantuję, że ja to wszystko będę wysyłał, żebyście mogli, wiecie, oglądać ciągle tego asasyna. Bo długo będzie u mnie, bardzo długo. Dobra, kolejny statek do abordażu. Super, ledwie żeśmy się jednym zajęli, teraz drugi. Rewelacja. Dobra, tą beczuszkę, O, zruchło. Bo to było słychać. Tu jeszcze jedna beczka. O, dobra, udało się. Pięknie. No i tutaj bez problemu ich załatwiamy. No dobra, poddajcie się. Może jesteście po prostu skończeni. Zmniejszamy sobie poziom rozgłosu. Dobra, to już widzieliście już nieraz. Dobra, pięknie. Dostaliśmy trochę tych składników. Jesteście pewni, że dałbym radę przejąć ten fort? Jak chcecie, to ja mogę ryzykować. Dobra, ryzykujemy. Jak nam się nie uda, to trudno. Oni sobie śpiewają jak zwykle. No, już przestali. Teraz trzeba uważać. O kurde. O kurde, to jest dopiero kula. Dobra, my też im nasyłamy trochę. O proszę. Najlepiej jak będziemy się obracać po prostu wokoło, to nam da większą przewagę. No widzicie? Oni też to robią. Dobra, zbudowali. No to jeszcze raz. O kurde. Damy radę, spokojnie. Kamraci. A, możemy się wokół nich obracać. Nawet dobrze. Dobra. Tu nie mamy nawet co unikać. Dobra. Brasujemy. Znowu będziemy brasować. Ach, kurde. Trochę nas tutaj. Dobrze. Destrukcja musi być. Dobra. Pięknie. Dobrze, pięknie. Pięknie. Trzeba tu ich naprawdę zmiecić. O-o! Pyte. Prawie byśmy stuknęli w tą skałę. No i nie byłoby za ciekawie. Dobra. Zawracamy. Teraz mamy okazję ich zaatakować tutaj ładnie. Dobra. Strzelamy. Trzeba to obstrzelać. O kurde. Unik. Brasuj. O kurde. Dobrze, jeszcze możemy dać radę.
widzicie, zrobiło mi nawet cięcie. Pięknie, damy jeszcze radę, panowie. Tylko uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, to spokojnie tutaj możemy już myśleć o zwycięstwie. Kurde, ale nas będą tu bombardować. Dobra. Atakujemy, atakujemy. Jest, udało się, nie wierzę. Idzie to. Idzie to jak po maśle. Naprawdę teraz szansa jest naprawdę wysoka. Jest! Damy radę, panowie! Uwierzcie w siebie! O kurde. Aj, 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 aj. Brasujemy, 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 brasujemy. Dobrze. Dobrze. Panowie! Pięknie! Tak jest! Nie wierzę w to. A niech mnie, jednak szansa będzie. Dobra. Pięknie. Pięknie. Szansa teraz jest, panowie. Nie zmarnujcie jej. Inaczej będziecie mieli kapę od kapitana Kenwaya, więc uważać lepiej. Dobra. Strzelać, strzelać. Jest! Tak jest! Panowie, macie dać radę. A jak nie, to kapę dostaniecie od Kenwaya. Poważnie mówię, już nie będę się powtarzać. Ale patrzcie, teraz jest szansa. A więc ten statek jest jednak łatwiejszy od... jak ona się wczoraj nazywała? Zapomniałem już, widzicie? Nawasa już jest zniszczona. Ej, no co jest? Dobra, przyspiesz. Pięknie. Tak jest! Pięknie! Już piąty fort przejęty. Czy tam czwarty? Nie, raczej piąty. No to zobaczymy w sumie, ile już fortów mamy. Pięknie, no panowie, spisaliście się. Spisaliście się na medal. Przejmujemy fort i kończymy odcinek. Pięknie, naprawdę jestem z was zadowolony, że tak jeszcze wam się to udało zrobić. No statek w czerze teraz jest mocniejszy. A to chyba dlatego, że wzmocniłem mu kadłub. Chyba stąd ma więcej HP. Uah. Piękny skok. I jedziemy z koksem. Jedź. Dobra. Zakładaj lepiej już kaptur. O, założył automatycznie. Sam. Dobra. O kurde, teraz trzech portowych oficerów jest. Dobrze, spokojnie. Dobra, headshot. Kurde. Gdzie jest jeszcze? Tam jest drugi portowy oficer. Nie wiem, którego... Ej, ty idioto! Nie, zostaw mnie. Dobra. Frajera zgubiłem. Jep. Poszło. Jep. Dobra. Też zdjęty. Po cichutku. Tak cię zdejmiemy. Jep. Dobra, tam mamy fortowego oficera, który już padnie. O kurde. No myślałem, że go zdejmę, no bez jaj. Kurde, zdychaj. Ty patrz. Nie ma. Co ty chciałeś mnie zastrzelić? Chyba oszalałeś. Dobra. O, jak dostał.
Dobra, ostatni portowy oficer. Trzeba go zdjąć. Dobra, tylko jak się teraz powspinać? A, tu możemy oczywiście. Dobra. Bez problemu. I ostatni do zabicia. Nie ma sprawy. Damy sobie z nim radę. Dobra. A! Headshot! Tobą się już zajmę tutaj. Pięknie. Uciekać od bomby, dobra. Uniknęliśmy zniszczeń. Poddajcie się lepiej, bo już nie ma co stawiać oporu. Jesteście zniszczeni po prostu. Zdominowani. Pięknie. Dobra, mamy tu naszą salę narad. Hello baby! Die bitch. Pięknie. Dobra. To mi się podoba. Na was za fort podbite. Dziękuję, dziękuję. Odjazdowo. Pięknie to wygląda. Wręcz. No proszę, proszę, proszę. To się nazywa podbicie fortu. Pięknie, pięknie. Jakieś skarbeńka. Co to jest? Co to jest? Okręt legendarny. Uuu, jakiś bonusik. Czyli to był jeden fort, drugi, trzeci, tak, to był czwarty fort, nie piąty, przepraszam. Oj, ładnie, ładnie. Jakiś okręt legendarny. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 27 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, jednak 5 fortów, no to kurde, co mnie tu kłamiecie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie, do następnych odcinków. Yo!